Cześć, mam na imię Anastazja, a dzisiaj ze mną jest Wiktor, ponieważ chcemy stworzyć dla Was coś wyjątkowego. Leporello. Żeby stworzyć leporello, potrzebujemy wymierzyć 10-centymetrowe kwadraty na takim pasku papieru. Spróbuj proszę, Wiktor. Bierzemy linijkę, mamy już przygotowany ołówek. Proszę. Świetnie. Jest doskonale. W tym miejscu stworzymy wnętrze naszej wyjątkowej książeczki, ponieważ zagniemy kwadracik po to, żebyś kolejną część harmonijki, proszę bardzo, dalej tworzył sam. Świetnie. I tak, w ten sposób powstają nam strony naszej książeczki, a ja tutaj zacznę robić okładkę. Wybieramy, czy podoba Ci się? Bardzo. Pierwszą okładkę, która będzie z jednej strony. Zaginamy w taki sposób i tworzymy razem naszą wyjątkową książeczkę. Tak jest. Świetnie, skończyliśmy w tym samym czasie. Zobacz, mamy harmonijkę, doskonale. Naszą okładkę, to musimy ją jakoś połączyć z naszymi stronami. Wykorzystamy do tego wstążkę? Myślę, że tak. I czym przykleimy, Wiktor? Klejem, na pewno klejem. Dobra, świetny pomysł. Proszę, w takim razie kleisz w tym miejscu. No i świetnie. A ja Ci przetnę tą wstążeczkę. Dobrze, w tym miejscu. A, świetnie sobie radzisz. Tak jest. No i następnie dołączymy nasze strony. Tak, pięknie. Łączymy, łączymy, łączymy. Proszę bardzo. Dalej kleimy. Świetnie. No i dociskamy. Uwaga! Tok, 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 tak. Oczywiście musi być prosto. Świetnie. I znowu to samo. Tak jest. Kleimy. Duża ilość kleju. Pamiętajcie, że ta książeczka ma nam starczyć na lata. Będziemy do niej na pewno z przyjemnością wracali. Proszę bardzo. I górna część. I już, już, już jeszcze chwilka. Nasza książeczka za chwilę będzie gotowa. Teraz najważniejsza część. Tworzenie treści. Możecie razem z dziećmi stworzyć kontynuację przygód ulubionych bohaterów lub swoją własną. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że aby odkryć magię czytania, wystarczy Wasza wyobraźnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Zrób to sam!